Korzystając z okazji, że Margolcio jest w szkole, że nagram szybciutkiego vloga z jej pokoju. Otóż to będzie taka historyjka, która kiedyś dawno mi się przydarzyła, jak zdałem maturę i była ta uroczyste zakończenie roku, na koniec rozdano nam świadectwo maturalne. No to już był ten moment, że każdy miał powyżej 18 lat, zdecydowana większość miała prawo jazdy i niektórym z nas udało się namówić ojców, żeby, prawda, dali nam samochód, my sobie samochodem pojedziemy na ten uroczysty dzień, weźmiemy świadectwo, przyjedziemy do domu jak panisko, no nie, a nie tam metrem czy autobusem. Mi się nie udało, ale kolega, który był, wtedy się dopiero okazało, tragicznym kierowcą, przyjechał na zakończenie roku polonezem. Wzięliśmy te świadectwa, wsiedliśmy chyba w 7 osób do środka, już nie pamiętam, absurdalny tłok był, no ale, ach, młodość. No jechaliśmy, to już była taka godzina prawie korkowa w Warszawie, więc był spory ruch, na skrzyżowaniach dużo samochodów, trzeba uważać, no ten kolega jechał strasznie nieporadnie, ale jakby pal licho. Wszyscy byliśmy zadowoleni, w ogóle tam ja siedziałem z tyłu, już byliśmy po lekkim piwie. No i on zrobił coś takiego, że wziął swoje świadectwo naturalne, myśmy mieli jakieś tam teczuszki, no nie, żeby się nie pogniotło, wiadomo, studia. Natomiast on je położył tutaj przed pasażerem na górze deski rozdzielczej. A że to już była, prawda, wiosna przechodząca w lato, więc mieliśmy szyby otwarte. No i jedziemy sobie, jedziemy tam 50 na godzinę, wszystko spokojnie, wszyscy ukochani, napici i przed nami duże skrzyżowanie, dużo samochodów. No i nagle zielone zmienia się na żółte, no to on docisnął w tym polonezie 1,6 GLI, no miał odejście, nie? Przeciął przez to skrzyżowanie, ale w momencie, kiedy już je przecinał, no to zawirowanie, jakiś wiatr, no wpadł do środka i jego świadectwo naturalne wyleciało i upadło gdzieś tam na drogę. Jak on to zobaczy, jak wcisnął hełm. Otworzył drzwi, wysiadł, zostawił ten samochód na środku. No i biegnie po to swoje świadectwo. Ono zostało centralnie na środku skrzyżowania. No nie, już te samochody z tych przeciwnych ulic zaczynają jechać i brum, brum po tym świadectwie maturalnym. I on tam wpada, nie patrząc na nic, piski, trąbienia, bierze tą maturę. No przejechana kilkoma oponami, no w ogóle dramat. Idzie do nas do samochodu, my już tak na początku wszystko takie bardzo śmieszne, nie? Ale to jak kolega po prostu nagle jeszcze samochód nie wyhamował, on już drzwi otwiera i to kierowca i wyskakuje. Ja rozumiem, że borowcy wyskakują z jadącego auta, ale nigdy kierowca. A tutaj on po prostu jeszcze nie dohamował, drzwi otworzył, poszedł, my się jeszcze toczymy, ktoś tam siedział z przodu, dociągnął ręcznie. No taka zepsuła się atmosfera, my wszyscy piękne świadectwa. A on jak zwykle, ten jedyny, nie pił, bo prowadził. Świadectwo sobie zniszczył. Wstydu co narobił. Tu nie ma puent, po prostu taka historyjka.